Po raz kolejny przekonałem się dzisiaj rano, że Słowo Boże jest żywe i w każdy dzień będzie działało zupełnie inaczej. Wczoraj przygotowałem sobie kazanie na dzisiaj, a dzisiaj rano sobie przeczytałem te teksty i pomyślałem w ogóle zupełnie o czym innym. I takie mam wrażenie, że właśnie Duch Święty mnie dzisiaj chce tak poprowadzić. Czego od nas oczekuje Jezus? Oczekuje od tego, zwłaszcza w czasie Wielkiej Nocy, oczekuje od nas tego, byśmy byli Jego świadkami. I dzisiaj właśnie tak bardzo uderzył mnie, to jedno zdanie mnie uderzyło, że po tym ludzie poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli się będziecie wzajemnie miłowali. Jak jesteście tutaj dzisiaj w kościele, to jeśli by ktoś wszedł przez drzwi, popatrzył, to stwierdzi tak, no są uczniami. Jeśli będziecie się kręcić po mszy świętej na placu kościelnym, to pomyślą, tak, są uczniami. Ale pytanie, co sobie pomyślą ludzie o was, kiedy opuścicie teren tej posesji parafialnej? Kim będziecie i co będziecie robić za bramą kościoła? Czy pod lewiatanem ludzie uznają, że jesteście jego uczniami? Czy jeśli mam na sobie krzyżyk, a krzyżyki dzisiaj są modne i noszą krzyżyki niewierzący w ogóle, czy jak mam na sobie krzyżyk czy medalik, to ludzie poznają, że jestem jego uczniem? Czy jak jestem w kółku różańcowym, czy jak jestem w grupie biblijnej, czy jestem gdziekolwiek w jakiejś innej grupie, nie wiem, katolickiej czy chrześcijańskiej, czy ludzie poznają, że ja jestem uczniem Chrystusa? No tego nam Jezus nie mówi. Jezus nie mówi nam dzisiaj, po wyjściu Judasza, to w ogóle jest bardzo ważne. To są ostatnie słowa Jezusa, które mówi do swoich uczniów. Jedno z ostatnich. Bo za chwileczkę rozpocznie się męka i śmierć. I nie mówi o tym, że właśnie, nie wiem, zakładajcie jakieś grupy parafialne, że głoście, że nie wiadomo co. Nie. Mówi o tym, że właśnie macie się wzajemnie miłować. I to, co mnie bardzo dotyka, ale nie w tej Ewangelii, bo ona się ucina na 35 wersecie. A jakbyśmy przeczytali werset dalej, to słyszymy takie pytanie Piotra, bardzo głupie. Bardzo głupie. Panie, dokąd idziesz? Panie, dokąd idziesz? Dlaczego jakoś mi się tak skojarzyło? No nie jest mądre. Naprawdę nie jest mądre. Jakbyście sobie wzięli łaciński tekst tej Ewangelii i zobaczyli właśnie 13 rozdział świętego Jana, werset 36, to pytanie w tym wersecie brzmi Quo vadis, Domine? Quo vadis, Domine? Znamy to doskonale. To jest tekst, który wypowiada Piotr, uciekając z Rzymu, bojąc się prześladowań i bojąc się tego, że zginie. Kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów od bram Rzymu Piotr spotyka Jezusa i pyta się go, dokąd idziesz? Quo vadis, Domine? Vado Romam iterum crucifigi. Idę do Rzymu, aby mnie powtórnie ukrzyżowali. W domyśle dlaczego? Bo ty uciekasz znowu. I teraz zobaczcie, w obliczu tego wszystkiego, co się dzieje koło nas, Bóg nie wymaga od nas grup parafialnych. Bóg nie wymaga od nas tego, byśmy nosili oznaki religijne na sobie. Bóg dzisiaj wymaga od nas, byśmy się wzajemnie miłowali. By ludzie widzieli, że potrafimy kochać. A nie, że przynależymy, że należymy do jakiejś statystyki tak naprawdę kościelnej. Że potrafimy kochać. I moi drodzy, to jest trudne. Oni chodzą z Jezusem 3 lata. I po 3 latach, bo to trzeba zobaczyć, jak ten tekst akcentuje to. Po 3 latach Jezus mówi, przykazanie nowe daję wam. Po 3 latach prawdopodobnie Jezus rozeznał, że ta miłość między uczniami, między apostołami, między ich rodzinami, że ta miłość szwankuje. Bo jakby widział, że oni się naprawdę kochają między sobą, to by powiedział, tak, widzę, że się kochacie i jak ja odejdę, to kochajcie się dokładnie tak samo dalej. A Jezus mówi, nie, daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali. I moi drodzy, jeśli ja poznaję Jezusa, jeśli Bóg zaczyna być dla mnie ważny, jeśli przeżyłem w swoim życiu nawrócenie,
to właśnie taki powinienem być. Powinienem kochać. Piotr, pytając quo vadis Domine, dokąd idziesz, Panie, tak naprawdę w ogóle mija się z celem. On myśli, prawdopodobnie myśli właśnie, że on wraca do Ojca, no bo tak Jezus, taka jest narracja, że trzeba wrócić do Ojca. Ale Piotr myśli tylko o celu, a Piotr w ogóle nie myśli o drodze. Jezus mu daje zadanie, miłujcie się wzajemnie. A on się zastanawia nad niebem. I my może też dzisiaj zastanawiamy się nad tym, właśnie jakie jest to niebo. Jakiś taki dziwny tydzień był, że trzy osoby mnie zapytały o to, takie w ogóle, znaczy niezwiązane w ogóle ze sobą, więc ten temat, nie wiem, gdzieś tam jakiś był, gdzieś musiał być drążony w jakichś katolickich mediach, właśnie o niebie. Co ksiądz myśli o niebie? Jak będzie w niebie? Ja mówię, nie wiem, jak będzie w niebie, bo ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak będzie w niebie. Ale i wtedy każdej z tych osób odpowiadałem, że trzeba tak żyć, żeby sobie to niebo robić tutaj na ziemi. Jeśli ja będę się wzajemnie miłował z tymi, którzy są koło mnie, to będę miał jak w niebie. Co mnie też zaskakuje w tej dzisiejszej Ewangelii, że Jezus nie mówi, kochaj wszystkich. Jezus nie mówi, spróbujmy kochać Judasza, który właśnie poszedł, żeby mnie zdradzić i powiedzieć, gdzie ja za chwilkę będę. Takie zdania tu nie padają. W ogóle się Jezus nie interesuje Judaszem w tym momencie. W ogóle nie wiem, jak tak się popatrzę na ten tekst, to też to zastanawia. Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział, Syn Człowieczy został otoczony chwałą. Ani się nim nie interesuje, ani nie mówi uczniom, gdzie on poszedł. Ani nie przygotowuje jakiegoś planu działania, bo teraz się będą działy straszne rzeczy. Nie, mówi o tym, że nie trzeba wszystkich kochać. Oczywiście dobrze by było wszystkich kochać, ale trzeba po pierwsze pokochać tych, którzy są koło mnie blisko. Więc tego wam życzę, żeby ludzie, których spotkacie wszędzie, nie tylko w kościele, ale poza kościołem, żebyście właśnie tak się miłowali, żeby na was popatrzyli i widzieli wzór. Żebyście byli jak pierwsi chrześcijanie. Takie to są teksty o pierwszych chrześcijanach pierwszych trzech wieków. Że poganom chrześcijanie imponowali dlatego, że tak strasznie otaczali się miłością, taką miłością prawdziwą. I właśnie niech to nie będą żadne grupy, niech to nie będą oznaki religijne, które na sobie nosimy, ale żeby to była miłość wzajemna i żebyście przez tą miłość wzajemną innych do Chrystusa podprowadzali. Amen.